Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Patrzę, czy jest ostrość. Jest. Witam Was bez makijażu. Właśnie umyłam włosy, nałożyłam na buźkę pielęgnację i będziemy sobie testować... Tak. YSL All Hours. Wczoraj Wam dodałam na Instagramie, że zdecydowałam się finalnie na niego. Też właśnie za Waszymi wskazówkami, dobrymi opiniami poszłam i mówię, ok, próbujemy. I wczoraj wrzuciłam Wam na Instagramie, że jest w moim posiadaniu i tak kilka z Was napisało, że fajnie by było, abym dała znać, jak się będzie sprawował. Teraz zrobimy sobie taki, wiecie, test na żywo, na zasadzie, jak go się nakłada, jaki efekt uzyskujemy od razu na buzi. Wiecie, ja nie jestem kanałem makijażowym, więc jakoś tak specjalnie nie testuję kosmetyków na co dzień i co film, że tak powiem. Natomiast jeżeli, wiecie, jest coś, co może nas zainteresować tutaj wspólnie, to czemu nie? Odcień, na który się zdecydowałam, to LW1 i tak naprawdę, słuchajcie, poszłam do Douglasa, żeby sobie te odcienie posprawdzać. Ja wcześniej nie miałam do czynienia z tą serią podkładów. Jak wiecie, od lat u mnie MAC. Miałam też epizod z Estée Lauder Doubleur i to w zasadzie, wiecie, to czego nie znam, dobieram sobie z reguły właśnie w perfumerii, no bo zwyczajnie, wiecie, te kolory, te odcienie przez internet mogą być troszeczkę przekłamane, troszeczkę oderwane od rzeczywistości, więc najlepiej po prostu udać się stacjonarnie. I powiem Wam szczerze, że ucieszyłam się, dlatego że kompletnie o tym nie wiedziałam, a okazało się, że podkład teraz, czyli wydaje mi się, że przez cały kwiecień jest dostępny w jakiejś tam cenie miesiąca i zamiast 309 zł płacimy za niego 245, no więc wydaje mi się, że taka cena całkiem okej. Z takich ciekawostek, słuchajcie, to widziałam na stronie MAC Cosmetics, że Studio Fix zmienił teraz swoją formułę. Ja miałam w zapasie tam chyba dwie buteleczki, dlatego nawet o tym nie wiedziałam. Natomiast właśnie, zmieniła się formuła, dodali, słuchajcie, pompkę do MAC-a Studio Fix, więc super wygodna rzecz, aczkolwiek brakuje odcieni. On teraz, widziałam, w tej nowej formule kosztuje 205 zł, stara jest na wyprzedażach, gdzieś tam widziałam, na Zalando, na Notino, natomiast oczywiście już kolorystyka jest mocno przebrana. Z MAC-a ja mam odcień NW10, no i on jeszcze w tej nowej formule nie jest dostępny na stronie, więc stwierdziłam, okej, w sumie, wiecie, tamten mi się kończy, więc chcę mieć już coś, żeby nie było, że zostanę bez podkładu. Zatem padło właśnie na All Hours. I, kochani moi, nakładamy sobie go, tak jak mówię, ja już nałożyłam całą pielęgnację, więc już tylko i wyłącznie czas na podkład. MAC ma, słuchajcie, takie wykończenie, powiedzmy, satynowe. Ono nie jest do końca stricte matowe i jeżeli chodzi o jego krycie, to krycie możemy nim budować. Jest, producent nazywa to po prostu kryciem średnim. Tutaj producent mówi, że jest to, słuchajcie, wykończenie matowe i mamy tutaj krycie mieć duże, więc zobaczymy. Ja tutaj mam jakiegoś, zobaczcie, Stefana do przykrycia, także no sprawdzimy, zobaczymy, jak się będzie zachowywał. Korektor to jest ten, który używam też już jakiś czas, to już chyba trzecia czy czwarta moja buteleczka. Maybelline, ten oto. Ja zawsze tą gąbkę, słuchajcie, zrywam, bo ona jest dla mnie niewygodna, a utrwalać będę wszystko pudrem z Sensai. No, także to tak, moi drodzy, pokrótce. Dobra, ja się biorę za nakładanie, przyspieszę Wam ten moment i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeszcze może zanim, to tak, nałożyłam sobie tutaj trzy pompeczki. O, podkład jest dość lejący, MAC zdecydowanie jest gęstszy. No i zobaczymy, jak się z nim będzie pracowało. Jedyne, co zauważyłam, kochani, to z reguły podkłady mamy o zawartości 30 ml w buteleczce. Ten ma 25 ml, także taka jest, moi drodzy, różnica. Użyję, słuchajcie, gąbeczki z Real Techniques. No i nakładamy, już się nie mogę doczekać. Nie mam pojęcia, jak się z nim pracuje, ale mam nadzieję, że nie będzie jakoś tak turbo szybko, słuchajcie, zastygał. Zapach taki dość intensywny. Chcesz pokazać swoją lalę? Pokaż. O, tu. Piękna. Tak, mówiłam o zapachu, słuchajcie, dość intensywny,
ale jeżeli używałyście wcześniej właśnie MAC Studio Fix, to nie będzie dla Was jakimś specjalnym zaskoczeniem. Dobra, rozprowadzamy. Podkład, słuchajcie, nałożyłam. Pierwsze, co widzę, to to, że ten odcień jest ciut dla mnie za żółty. Ale ja nawet nie wiem, czy coś jaśniejszego było. Jak go sobie, wiecie, w perfumerii na szyję rozprowadziłam, to fajnie się stapiał, ale teraz ja widzę odrobinę różnicę pomiędzy szyją a buźką, chociaż rozprowadziłam sobie go, wiecie, tutaj dalej. W każdym razie, no nie wiem, zaraz jeszcze, wiecie, korektorem popracuję. Ja lubię, jak podkład jest tak, wiecie, idealnie do mnie dopasowany. Chociaż nie jest to łatwe, bo jestem osobą bardzo, bardzo bladą, o bardzo jasnej karnacji. No nie wiem, zobaczymy, słuchajcie, jeśli chodzi o jego krycie, zobaczcie, Stefan jest widoczny, więc tak, tutaj jest Stefan, więc no nie poradził sobie jakoś bardzo mocno z tym. Podoba mi się jego wykończenie, bo no zobaczcie, jest taki leciutki błysk, ale faktycznie to wykończenie jest bardziej matowe, aniżeli nie. No więc zobaczymy też, jak to będzie, słuchajcie, w ciągu dnia. Dobra, ja sobie nakładam dalej wszystkie kosmetyki i tak jak mówię, to będzie w zasadzie cały dzień, pierwszy dzień noszenia tego podkładu, a mam nadzieję, że on już w ciągu dnia się nie utleni jakoś mocno i nie ściemnieje. MAC ma to do siebie właśnie, że nie ciemnieje tak drastycznie, to jest super, za to go uwielbiam. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Generalnie, słuchajcie, odcień, jak ja się ciutkę opalę, to będzie w porządku, ale póki co opalenie zny, brak. No to się jak słucha, więc... Mojego palca idealnie. Tak? Więc zobaczymy, ale finalnie wiecie, jakby o całe właściwości i o to, jak będzie na twarzy się zachowywał, nam chodzi. Dobrze, także ja, słuchajcie, lecę sobie dalej z make-upem i jeszcze tylko wspomnę, że trzeba pracować z nim dość szybko. MAC jest taki fajny, kremowy, taki, wiecie, no możemy sobie go tutaj gdzieś tam przeciągać po tej twarzy, jeżeli wiecie, co mam na myśli, a ten to jest po prostu taki naprawdę szybciej zastygający podkład, także pracować z nim trzeba raz, dwa. No i dobrze, tam słuchajcie, się przygrzewa śniadanie dla Nadeńki. Chciałam Wam pokazać skończony make-up i tak od razu o ustach, jakbyście pytali. Mój ulubiony od kilku dni duet, czyli konturówka z Charlotte Tilbury i to jest ten taki, o, Pillow Talk, właśnie, czyli ten taki kultowy już odcień, można by powiedzieć. Nie wiem, czy Wam ostrzy, bo nie widzę. I na to, słuchajcie, balsam z Bielendy, ten, który Wam już polecałam, arbuzowy, patrzcie. Patrzcie, jakie zużycie. Także kocham go i polecam cały czas. I oczywiście kupię kolejne opakowanie, gdy tylko się skończy. Pięknie to wygląda. No i powiem Wam, że w takim ogólnym rozrachunku, jak już nałożyłam cały makijaż, puder, korektor, no to ten kolor daje fajnie radę. Przepięknie się już teraz mi stopił, połączył. No i powiem Wam szczerze, jestem ciekawa. MAC zaczął mi ostatnio mocno w strefie T przebijać. W sensie szybko mi się strefa T przetłuszczała. Kilka tych poprawek w ciągu dnia musiało być. Zobaczymy, jak będzie tutaj, bo nie ukrywam, że jest to problematyczne. Nie chce mi się tego robić, więc mogłoby się tak pięknie utrzymać. A tu moje śniadanie zostało mi z wczoraj. Powinnam zjeść to wczoraj, słuchajcie, bo wzięłam sobie dietę pudełkową 1200 kalorii, ale powiem Wam szczerze, że i tak nie przejadłam. Mało tego, połowa tych dań w ogóle mnie smakowała. Najbardziej smakowało mi śniadanko i obiad. Natomiast przekąski, kolacja dla mnie totalnie to nie było to. No a teraz na śniadanie wleci to ciasto, to jest jakieś ciasto czekoladowe z gruszką, zobaczymy. W każdym razie takie rzeczy właśnie. Chyba nie dla mnie, bo ja muszę mieć, wiecie, na coś stricte ochotę, a tutaj takie wynalazki średnio. I jesteśmy, teleportowałyśmy się do Wrocławia, idziemy na ostatnią już wizytę stomatologiczną, tak? Nadusia? I wszystkie ząbki będą eleganckie. Za 4 chyba do kontroli, bo u dzieciaczków, słuchajcie, kontrola ma być nie co pół roku, a co 4 miesiące, tak nam pani doktor nasza powiedziała. Make-upik trzyma się, zobaczcie, nie poprawiałam nic.
jestem zadowolona, bo nic się nie błyszczy, nie świeci. Dobra, idziemy. Jak stomatolog, to oczywiście Sky Tower i tutaj zobaczcie, o teraz widać, gorąco polecam smaki z piekarni. Tutaj zawsze chodzimy, tak, pokaż co jesz. Nadusia ma pączka, ja mam wrapa z kurczakiem, a tu jeszcze pieczywko na nas czeka. Wcinamy! Jesteśmy w domu. Taki, kochani, szalony dzień. Nadusiu, co się mamie wydarzyło we Wrocławiu na samym rynku? Mamie, ja się dwa buty rozkleiły. Rozkleiły mi się buty. Mam takie mokasyny z Zary i powiem wam szczerze, że no one nie były jakoś często przeze mnie eksploatowane. Wybaczcie, muszę sobie poprawić skarpetki, bo one zawsze się zsuwają. Nie, i dzisiaj chyba, nie wiem, od jazdy samochodem, wiecie, ta podeszwa była taka wygięta, nie wiem o co chodzi. Po prostu rozkleiły mi się te buty, to była tragedia. Może ja wam je pokażę, momencik. O, zobaczcie, no bo generalnie są przepiękne. Ale tutaj, słuchajcie, dotąd było rozklejone i to wszystko mi latało. Mówię, ludzie, jak ja dojdę. A obiecałam na Deńce spacer, szłyśmy też w jedno miejsce, właśnie w centrum Wrocławia. No i mówię, tragedia, ale słuchajcie, szłyśmy, był taki sklepik, takie mydło i powidło dosłownie. I weszłam, pytam panią, czy ma jakieś kleje, kropelkę, cokolwiek. No i miała... Także słuchajcie, razem z panią kleiłyśmy te buty w sklepie. No więc przygoda, ale powiem wam, że odratowały się. Nie wiem, czy będę w nich chodzić, ale są przepiękne, szalenie wygodne. I w dodatku są, moi drodzy, teraz na topie. No w sensie, wiecie, mokasyny. Ja je kupiłam kilka lat temu w Zarze, ale jakoś tak właśnie na początku nie mogłam się do nich przekonać. Miałam je dosłownie kilka razy, ale teraz, skoro wiecie, mokasyny wróciły mocno do łask, no to stwierdziłam, to jest ich pora. No i co? No i odmówiły posłuszeństwa. No ale tak teraz niestety buty robią. Dobra, kochani, także to... Mniej kleju dają i potem się rozklejają. Mniej kleju dają i potem się rozklejają, tak jest. Właśnie. My wróciłyśmy z obiadku, byłyśmy, słuchajcie, na pizzy, ale już tutaj u nas w mieście, już we Wrocławiu, nie chciałyśmy nigdzie się dłużej zatrzymywać, bo czas nas gonił. Musiałyśmy jeszcze jeden dokument do Nadusi szkoły donieść. Do dzisiaj? Do 15, więc tak, musiałyśmy po prostu prędziutko wracać. To ogarnęłyśmy i stwierdziłyśmy, jedziemy do Tutti Santi, także jeszcze pół pizzy w ogóle wróciło z nami. A ja wam szybciutko chciałam pokazać w Rossmanie, co kupiłam, bo trzy rzeczy mi się kończą i tak naprawdę kończą mi się te same rzeczy, te same, które wam tutaj teraz pokażę, bo ja naprawdę jak coś lubię, to jestem temu bardzo, bardzo wierna. I tak jest w przypadku, po pierwsze, tego oto ołóweczka wykręcanego do brwi z Vibo. Wcześniej używałam z Vibo takiej fajnej, takiego w zasadzie fajnego żelowego eyelinera, no ale go już nie ma, więc ta kredka wzięłam ostatnio na próbę i powiem wam szczerze, super się sprawdziła. Tutaj z jednej strony mamy wykręcaną kredkę, z drugiej strony mamy szczoteczkę do rozczesywania. Mój odcień to jest Soft Brown i powiem wam szczerze, że uwielbiam ją na ten moment. Nawet nie wiem, słuchajcie, ile ona kosztowała, już wam mówię. Ogólnie jej cena to 32,99, ale była obniżona cena o 15,50, czyli ostatecznie wyszło 17,49 za tę kredkę. Później, moi drodzy, Fluff, balsam do demakijażu, niestety nie był w promocji, 23,99 kosztował, czyli to, nie wiem, które to jest moje opakowanie, naprawdę już wow. Także non-stop w mojej kosmetyczce do demakijażu, to jest coś cudownego i to wam cały czas polecam. I kochani, ostatnia rzecz, Taupe, i to jest taki fajny żel olejek, już wam go pokazuję, ale też był w promocji z 32,99, teraz jest za 18,99. Ostatnio też mi się udało go dorwać w promocji i też wam go zachwalam dalej. Rzadko się zdarza, żebym ja, słuchajcie, dwa razy z rzędu kupiła ten sam produkt do oczyszczania twarzy. W sensie, poza tym, bo to do demakijażu kupuję non-stop, ale to sobie lubię testować, ale ten mi się tak sprawdził. Jeszcze jak zobaczyłam, że dzisiaj jest na super promocji, no to stwierdziłam, biorę znowu. No i to jest, tak jak mówię, Taupe.
Maxi oczyszczanie. Tutaj mamy właśnie tą fajną konsystencję, tak jak Wam mówiłam, to jest żel olejek i to jest no coś cudownego dla buźki, także też Wam mogę śmiało polecić. No, więc tyle kochani, bardzo kosmetyczny vlog, ale słuchajcie, jeszcze tak na koniec, bardzo, bardzo ekscytująca wiadomość. Dowiedziałam się, że dzisiaj tak naprawdę skończył się u nas w mieszkanku remont. Czekamy tylko na drzwi wejściowe, ale to po prostu panowie wrócą. Już nawet tapeta twoja jest, to prawda. Także panowie tylko wrócą, słuchajcie, te drzwi ogarną, jak one już przyjdą i dołożą paneli, bo teraz po prostu brakuje paneli w przedpokoju. Tak więc tylko na to czekamy, tylko to nas tak naprawdę, moi drodzy, teraz trzyma. No oczywiście nie ma jeszcze drzwi wewnętrznych, ale już z tego takiego, wiecie, turbo bałaganu wyszliśmy. W przyszłym tygodniu, w czwartek, przywożą kuchnię, więc będzie czas skręcania kuchni. Zdecydowałam się na kuchnię w IKEA, tak jak Wam wspominałam, i to się nie zmieniło. No, więc tutaj będzie troszkę, wiecie, impreza, bo tego skręcania będzie naprawdę sporo, do tego montowanie sprzętu kuchennego. No, więc tak, to może też potrwać, więc nie wprowadzimy się, wiecie, za tydzień, za dwa, za trzy, nie wiem kiedy, ale chcę mieć to tam po prostu ogarnięte. Tutaj jakby, wiecie, czas mnie nie goni. A lepiej wszystko fajnie podopinać, niż żyć później na kartonach, wiecie, i tak dalej, chociaż też jest spoko, wiadomo, od czego się zawsze zaczyna, ale skoro właśnie mam tę możliwość, że mogę na spokojnie tutaj podziałać, to działam. No, dobra, kochani, to co, ja się z Wami dzisiaj już żegnam, dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas, trzymajcie się i do zobaczenia.